Zenek to jest Hearthstone, dzisiaj będzie mój niesamowity deck, który gdzieś tam też opracowałem. To nie jest to, co jakiś czas temu publikowałem na Facebooku, to jest troszkę inny deck, to jest talia też szamana, ale na Enzocie połączona z nefrotowymi golemami i plus jeszcze żywiołakami. Dobra, jak to wygląda od początku? Mamy tak, raz degenerację, Talnosa, dwa razy burza z piorunami, dwa razy obrońcę, to jest zajebista jednostka, świetna kontra na każde agro, poza tym kart daje nam zazwyczaj silne taunty oprócz tego, więc na pewno warto go grać. No, to jest bardzo dobra jednostka, jeżeli mamy jakieś gramy z jakimś agro typu druid albo Pirate Warrior i po prostu musimy czymś zablokować szybko i później dobrać jeszcze jakiegoś dobrego taunta, żeby się dalej blokować. Mega dobra jednostka. Pełzający Smole tak samo, bardzo dobra taka defensywna jednostka przeciwko agro. Strażnik gorącego źródła, wiadomo, jakieś leczenie, plus aktywuje, bo jest żywiołakiem, więc aktywuje nam inne okrzyki bojowe żywiołaków, a jest tego troszkę tutaj. Dwa razy żaba, bryzgająca fala, żeby się leczyć, wodny mówca dwa razy, żeby się leczyć, nefrytowy duch, żeby przyzywać nefrytowe golemy, sługa Kalimosa, żeby dobierać sobie kolejne żywiołaki, no oczywiście to trzeba skombić z jakimś żywiołakiem w poprzedniej turze, trzeba zagrać tego żywiołaka, no i zagrywamy Kalimosa i dobieramy sobie kolejnego żywiołaka, on daje zazwyczaj bardzo dobre, silne jednostki, zazwyczaj dużo legend daje, więc opłaca się go grać moim zdaniem. Dwa razy w tym deku, dwa razy wulkan, no taki mass removal, ale świetne AOE po prostu. Aja, czarny pazur, oczywiście też bardzo dobra, poza tym ma agonię, więc kombi się z Enzotem. Dwa razy istota z otchłani, tak samo świetna jednostka, kombi się z umiejką naszego szamana. Cairn, krwawe kopyto, oczywiście też agonia, więc kombi się z Enzotem. Raz, żywiołak ognia. Można, zastanawiałem się, czy nie zagrać tutaj pożogowca. Czy nie zagrać tutaj pożogowca? Można też kombinować coś z tym smokiem, ale tak naprawdę jeżeli jest tutaj gramy żywiołaki, o jest pożogowiec właśnie, mam jedną sztukę tego pożogowca, więc jak ktoś się uprze, to może wywalić na przykład tego żywiołaka ognia i wstawić sobie coś większego w postaci tego pożogowca. To też jest opcja jakaś zawsze, tak? Tylko że ten ma po prostu okrzyk bojowy, zadaj 3 punkty obrażeń, a pożogowiec działa w taki sposób, że musimy przed zagraniem jego turę wcześniej zagrać innego żywiołaka, żeby on zadał te swoje 5 punktów damage'u. Więc to coś za coś, tak? Tutaj mamy pewne ryzyko, że nie będziemy mieli żywiołaków na ręce, no i on nic nie zrobi, tak? Tylko będzie za 7 zagramy go i będzie 6 na 6, więc taki średni. No ale jeżeli 5 uda się wykręcić z niego, no to ten jego okrzyk bojowy jest całkiem spoko. Więc to jest to na potestować. Ja nie grałem pożogowcem, wolę tę bezpieczniejszą wersję z żywiołakiem ognia. Dalej mamy nefrytowego woza, dwa razy oczywiście kolejne nefrytowe golemy plus nefrytowe golemy z prowokacją, oczywiście Kalimos, żeby cokolwiek nim robić. Możemy się leczyć, możemy zarobić AOE z niego, zadając 3 punkty obrażeń jednostkom przeciwnika. Albo wbić 6 damage'u po prostu przeciwnikowi w twarz i tyle w temacie. No i oczywiście Enzot do wskrzeszania. On jest taki tutaj, no te jednostki, no jak się uda coś nim wskrzeszyć, to jest całkiem spoko, ale często gramy na jakichś magów, którzy mają owce, czyli po prostu polimorfie i te jednostki z agonią zazwyczaj są zamieniane właśnie tą polimorfią w cokolwiek, znaczy po prostu w owce. Więc jest trochę słabo, jeżeli są zamienione, ale jeżeli przeciwnik nie zamieni, to tak naprawdę ja nieraz grałem z Warriorem i po prostu zagrywałem sobie cały deck, wywaliłem, już praktycznie przewinąłem Warriora, a na koniec zagrywałem sobie Enzota, no i oczywiście wskrzeszałem sobie Aje, wskrzeszałem sobie Cairna i wskrzeszałem sobie Talnosa, no i było zabawnie. Także Enzot jest na pewno spoko w tym deku, oczywiście jeżeli te jednostki, które mają agonię, nie zostaną zamienione w jakieś cholerne owce czy inne wynalazki. No i tak jak sama nazwa wskazuje, to jest taki kontrolny raczej deck, czy też midrange'owy, jak to woli. Ja lubię myśleć o tym decku, że jest kontrolnym, po prostu kontrolę. Jest sporo kontroli tak naprawdę teraz w HS-ie, tak mi się wydaje, i ta meta na troszkę, może nie zwolniła, ale te deki kontrolne mają szansę przynajmniej dzięki takim jednostkom jak Obrońca Skałko Górza i Pełzający Smole mają właśnie szansę w jakiś sposób no, wybronić się przed tym wczesnym agro i ten deck naprawdę sobie świetnie radzi moim zdaniem z agro. Mamy tutaj, tak jak mówię, burzę z piorunami, mamy sporo tanich, dobrych tauntów i mamy tego żółwia, który jest no, mega dobry moim zdaniem, dobierający kolejne taunty. Mamy tego sługę Kalimosa, który też tam dobiera zajebiste jednostki często. No i Wulkan dwa razy, tak? To jest świetna kontra, te kilka kart to jest po prostu mega kontra na każde agro. I z kontrolami też jesteśmy w stanie wygrać, bo jest dużo leczenia, jesteśmy w stanie przetrwać jakieś obstrzeliwanie, że tak powiem, ze strony maga jakimiś, kurczę, fireballami czy innymi zaklęciami i po prostu gościa przewijamy.
To samo robimy z Stunt Warriorem, to samo tak naprawdę wychodzi z jakimś Priestem, który gdzieś tam się leczy i tak naprawdę te pojedynki trwają dość długo, no bo to są wolne deki, tak? Priest to jest zazwyczaj jakiś midrange na smokach albo nawet kontrola na smokach. Tutaj też jest kontrola i tak naprawdę z Priestami grałem, to też praktycznie cały czas się przewijamy i gramy do momentu, aż ktoś nie zginie po prostu, bo mu zabraknie kart i dostanie taki damage na twarz, że ginie. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o oględzenie. Widzimy się za moment, będzie kilka pojedynków tym cudakiem. No to lecimy. Janina, zobaczymy jak z Janiną pójdzie. Trochę leczenia tu jest. Znaczy w deku, no na ręce to tak niespecjalnie. Wulkan odrzucić, zostawić. Zostawię to, też leczenie by się przydało jakieś. Ale mam nadzieję, że w międzyczasie coś dobiorę. No i zobaczymy co to za Janina. Z kilka wersji tej Jane. Jeszcze typ ma żmija na dzień dobry od razu. Tak trochę nie fajnie. Dobra, let's go. Strzelimy sobie w rakietę. No dobra. Co by tu skoinować? Tego typka skoinować? Spróbujemy. To nie szalał tym żmijem zbytnio. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Pierwotny glif, super partia. Myślę, że on nie zaatakuje, tylko po prostu skipnie turę i tyle w temacie. Nie będzie atakował tym żmijem, chociaż kto tam wie, no właśnie. Dobra, zagramy sobie żółwiora. Wynocha z mojej dżungli i co ja bym chciał zagrać? Może beztwarzowego mimika? Albo drzewca takiegoś? Pradrzewiec rozkwitu. Wezmę tego typka. Dobra. Strzelimy w twarz maga i heja. Niech on to sobie traduje jakoś tam jak ma ochotę. Fireballami i tak dalej. Boom. Okej, wyjaśnione zostało to wszystko. Może być to chyba. Show nie ma, ale przynajmniej mogę wytradować mu tego żmija. Pytanie, czy on nie zabije mi tego ducha czymś. Wyjątkowe odkrycie! No, tylko tutaj jest problem z magiem, bo on ma sekrety, a ja nie mam tutaj pożeraczy sekretów. To może być problem. No dobra, to teraz poleci chyba burza z piorunami. Nie ma co się zastanawiać zbytnio. Ten żywiołak, bo ten żmij many troszkę mu urósł, więc trzeba się tego po prostu pozbyć. Stało się to trochę upierdliwe dziadostwo. No, jest sekret. Tak się zastanawiam, czy tutaj nie wrzucić, tak jak mówiłem na wstępie, jakiś pożeracza, a przynajmniej jednego pożeracza sekretów. Bo teraz wuj wie, co on tam ma. Przetestuję to tym żywiołakiem. Dobra, to pewnie jakieś kontrzaklęcie albo ice block. Coś w tym stylu. Kontrzaklęcie, ice block. No Boże, naprawdę. To może żabę bym dostał. Naprawdę taką dostał karciochę dobrą z tego krapu. No panie, nie rób pan jaj. Chodźcie walczyć. Dobra, chodźcie panie walczyć. Robimy coś takiego i heja. No, tylko że fala płomieni właśnie. To troszkę boli. Strajdujemy ten trap. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I heja. Matka Ziemia jest blisko. Matula Ziemia jest blisko, fantastico. Same koksy mi zostały, no praktycznie, no. Prócz może tego pełzającego w smole, który jest na średni, ale jest no, dobrą kartą na kontrolującą agro. Z tego tutaj jest. Dobra, szybka trójka z tauntem może być zawsze. Teraz pytanie, czy ja chcę to degeneracją tego typa wyjaśnić? 877. Czy może wulkanem? Pytanie, czy on nie ma tam kont zaklęcia właśnie. To jest rebus. No nic, zagram chyba tą degenerację i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nic nie wyjdzie.
No to miodzio. Może być, tylko to jest upierdliwa sprawa trochę. Zróbmy tak. Zróbmy tak. I tak. Dobra. Gotowe. Lodowa bariera i tam jest pewnie iceblock jeszcze i tyle w temacie. 4 na twarz, no ale... Ta furia wichru to trochę jest nieprzyjemna sprawa. Zwłaszcza, że ma jakąś, kurczę, jakieś fireballe. I mi usunie tego, tą istotę. Zotchłanie czymś, no i usunie, goddammit. To 10 w twarz? To nie wygląda na to obiecująco. Zobaczmy, co on to robi. 10 w twarz? Serio? Oh my god. Co ja chcę zrobić? To jest 5, 10, 11, 16, 17. Tak się zastanawiam, czy nie walnąć wulkanem w tego typa. Pytanie, co tam jest? Może, nie, no to kontrzaklęcie to nie jest dobre, bo była degeneracja. To co, Vulcaneiro? Za honor! Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. A Boże, tak jeszcze przeżył, ale ten gościu też przeżył, nie wierzę. No dobra. To tak, wypadałoby się wyleczyć i zagrać coś takiego i heja. Dobra. No, heal by mi styknął, bo za chwilę zgonu zaliczę. No chyba, że ma gościu pyroblasta, no to jest tak po grze. O, myfegę. No tutaj niestety nie szło nic zrobić z tym gościem, nawet pożerać sekretów niewiele by zrobił. Niestety. Dobra, to polecimy kolejną giereczkę. Kolejny mag, cudownie. Kolejny mag, dobra. Zły urok, zostawimy sobie całą tłonekę, zostawię tak naprawdę. Może to być, nie jest najgorsze. Rozdanko. Vulcaneiro, okej, okay, let's go. Ach, minąłem. No i znowu minąłem. I znowu gościu masz mija, no come on, prawda? Jakiś żart. Ja przynajmniej mam żabę numer 2, nie bardzo dobrze. Może to ten gość ma takie farta z tymi kartami, no come on, najpierw mu białooki wypada czy coś tam. Jakiegoś portala, czy też portalu. Proszę, trajdował tym. To cudna sprawa z jego strony. Dobra, tak, to ja. Żywiołaków to nie ma sensu grać, bo wolę, żeby one coś mnie wyleczyły, niż tak grać po prostu za... po to, żeby wydać 3 punkty many. Nie wiem, czy nie walnąć wulkan teraz, chociaż nie, nie mogę nawet wulkanu walnąć jeszcze. No to walniemy tego typu. Dobra. Czy by co on zrobił za 4? Może jakiś, nie wiem. Pocisk lodu, okej. Okay. Piękna sprawa. No nie wiem, teraz czy nie walnąć wulkanem taką dobrą sprawę. Bo też mije many są już upierdliwe totalnie w tym momencie. Więc myślę, że wulkan poleci po prostu. Trochę tak na bogato, no, no ale co zrobić. Jakbym miał burzę z piorunami, to ja po prostu burzę z piorunami walną w typa. No ale muszę się tego pozbyć, bo on tam ma tonę zaklęć. I po prostu też mije many byłyby zbyt silne. Dobra, co to jest? Ice block? Jakieś kontr zaklęcie? Czy inna cholera? Nie mogę tego zagrać. Zrobimy coś takiego, chociaż nie wiem, bo może on tam ma kopiowanie stworów. Nie. Dobra, to tu musi być coś innego. Iceblock albo lodowa bariera. Kryształy! Prosto od kozakusa! Można miks robić po prostu używając tego. Miksować kranem można, no.
Jest i portal. Ale ja bym wodę portal. No dobra, kryształ od Kozakusa idą do piachu. Co ja chcę zagrać teraz? No pytanie czy nie, on tam kopiowania stworów nie ma, dobra. To łupniemy mu żywiołaka na twarz. Gotowy. Żywiołak ognia za 3 w twarz. Plus jeszcze 6. Albo i meteorem dostanę. Twarz, Boże, na bogato. O, nice. Radzia! Usłyszcie me wezwanie! Zrobię sobie tak. Teraz jest pytanie. Kamilos? Chyba Kamilos. Zrobię tak. Kalimos w sumie, kuźwa. Kalimos. Kalimos, pierwotny władca superparty. Portal Krainor. Prawda, znowu typowi dobre karty lecą. Tego Kamila zagramy, czy nie gramy Kamila? WTF. Żabę na to? Żaba to chyba przesada, chociaż mam jeszcze degenerację w razie W. Pytanie, czy on tu Antonidasa jeszcze nie gra, bo tego typa z tą różdżką magiczną to pewnie gra. Tak sobie myślę. Z Karazaną. Nie wiem, Kalimos, ale co on może zrobić? 6 damage na twarz? To tak trochę bida. Czy z drugiej strony mógłbym strajdować to, jeżeli on nie ma jakiegoś fireballa, czy tam czegoś. Dobra, niech będzie. 6 w twarz. Heja. Taki fireball po prostu. Zobaczymy, czy on coś tutaj ma. Coś, co po prostu powstrzyma tego Kamila. Może coś, co zamraża? Wprowadzam życie. Malekstraza, zabawne. No dobra, no właśnie, to jeszcze Malekstraza, więc żaba teraz must have po prostu. Tak. Robimy tak. Robimy tak. Robimy tak. No i let's go. Chyba stopy mi nie przemokną. Przynajmniej jeszcze nie w tej turze. Partyjkę? Dobra, jest Mediv, czyli kolejna żaba na Mediva. Tyle w temacie. Zobaczymy, czy on coś ze dwa ma. Kiedyś będę taka. No i piękna sprawa, chłopie. Zamrość wszystkich. Cud, miód i orzeszki. Tak naprawdę, bo może być żaba i burza z piorunami. Chyba, może nawet nie grać tej burzy, chociaż tego bym chciał się chętnie pozbyć. Bo to jest upierdliwe. Dobra, pytanie, czy iść tak całkowicie hardkorowo i zagrać istotę z otchłani? Polecimy. Goście. No i czy to jest GG dla tego gościa? Dwie żaby. Myślę, że on tutaj nie gra Antonidasa. W tym deku nie ma chyba. Ma tylko Alekstrazę i tego ziomka Mediva. Strażnik Mediv i tyle w temacie. Come on! Boże, czemu ja mam tylko 19 HP, nie ogarniam, co tu się wydarzyło? Czemu on mi tu dźwięknął? On mi czymś jeszcze tu przywalił? Już miałem 15 Alekstrazy. Zagrałem tego ziomka, to jest 6, to powinno być 21. I plus 3, to powinno być 24. Come on! Dobra, no co ten gościu tu rozkminia? Bo... mikstura jakaś. Bestie go zdradziły, no przyroda. No dobra, ta różdżka nie poszalała, same krapy przyszły. Tak naprawdę i tyle w temacie. To jest pytanie, co tu robić? Oj. No oj, oj. Nie wiem, czy nie walnąć degeneracji na to? A to się nie opłaca z dwójka? Nie, to chyba nie ma sensu. Mówimy tak. Mówimy tak. Mówimy tak.
Tak, heja. I w następnej turce no wypadało, chociaż w tej turze mogę go zagrać i się wyleczyć. Chcesz rzucić zaklęcie? Ja chcę! Mogłem się wyleczyć w tej turze. No i panie dzieje, co tam rozkminisz? Kolejne silne zaklęcie musisz użyć, żeby pozbyć się stronnika. Tak troszkę za chwilę mu zabraknie zaklęć, żeby cokolwiek zrobić. Z portretem. Szamana. Który będzie co chwilę targetował stwory tymi fireballami. Czy innymi krapiszczami. Fireball to. Super partia. Z wszystkim zdrajduje to? O Boże. Bolesna sprawa. A w sumie kosztowna. Kosztowna sprawa, mocią panie. Dobra, zagramy tego typka na pewno. Dobra, żywiołaka. Ale bida. Dobra, leczenie. Zagramy tak. Zagramy tak. Okej. No i? Panie magu, co tam? Kolejny portal. Bojowy daj coś tam 2-2. A dobra. Robimy tak chyba. Robimy tak. Robimy tak. Let's go. Let's go. Niesamowite. Mak chyba już kurczę robi w pory, szczerze mówiąc. Owce. Ech, nie będzie co wskrzeszać tym cholernym. Przepraszam, złotem. Ale palisz się. To tak trochę zaczyna brakować mi kart. Nie powiem. O, będzie coś fajnego. Można dobre. No miodzio. Może być ten obywatel. Moje życie jest twoją wartą. Pytanie tylko, czy on nie ma kolejnej owcy. Bo jak nie wskrzeszę sobie tamte ziomalki, to przynajmniej zatem wskrzeszę sobie białokiego owca, a nie kontrolę umysłu, naprawdę. A skąd on to niby wytrzasnął, mogę wiedzieć? Chryste. No come on, naprawdę. To co są degeneracje. Lul. Po prostu lul. Dobra, wszystko w twarz. Let's go. To, ping, to i hejo. No więc zobaczymy. Co tu mam? 3-3 i 4-4 będzie z tego nofertagowego woza. No, krwi talnus, gruba ryba. Chodźcie walczyć! Chodźcie walczyć, pana. No, ale przynajmniej dwie prowokacje, nice. Troszkę będzie się tu musiał znowu napocić, żeby się pozbyć. Pytanie, czy on nie ma jeszcze jednej fali płomieni? Jakiegoś AOE takiego solidnego? Mass Removala czy innej kupy? Ja damage z tego NZO niewiele dostanie, bo tak ta Aja poszła się walić, białoki został przejęty, zajebista sprawa naprawdę. A ile mu zostało w ogóle kart za nas? Czy on się nie przewinie tutaj? Mu zostało tylko 4 karty. Dobra, to przewiniemy tak tego ziomka. Sobie myślę. Tu jest jakiś ice block i nic poza tym. Tak naprawdę pewnie. Nie wiem, czy on ma jeszcze jakieś sekrety. To będzie GG raczej. Tylko myśl szybciej, gościu. No, come on. Kończy mi się czas. Faktycznie kończy mi się czas.
O mój Boże, problem. Goście naprawdę nie wie co robić. O, jest jeszcze Cairn. Cairn, krwawa bulwa. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak, zrobimy tak. Chodź to walcz. 4-4, jolo. No 18 HP mi zostało, no chyba że gościu ma drugiego pyroblasta w tym deku, no. Ale nie widziałem jeszcze maga z dwoma pyroblastami, szczerze mówiąc. Ale za to falę płomieniu. Ech mech. Serio? Koniec. No to Cairn. To trzymaj to, trzymaj to. Matka Ziemia jest blisko. Matka Ziemia jest blisko. No pytanie, czy ma znowu owcę jakąś. Albo kontrolę umysłu. No naprawdę? Serio? Era bez jaj. Druga polimorfia, to jest jakaś kpina chyba. Jeszcze fireball jakiś wytargał, nie wiadomo skąd. Dosłownie kosmos. Nie wiem, czy grać maga, czy nie grać maga, a zagram to w cholerę. Dobierze mi kartę. No dobra, czy to jest GG dla mnie, czy to jest GG dla niego, on wyciągnie jakieś 1000 fireballi, nie wiadomo skąd. Gdzie mam uderzyć? Przepraszam, ale palisz się! Naprawdę? To może jakiś heal, czy umiera? No, fuck this bullshit dosłownie, Enzo. Nie wygląda to na heal żaden. Dobrać kartę sobie. Chociaż mogę to pizgnąć tym i tyle. Dobra, lecimy z tym koksem. Pytanie, czy ja ginę, czy nie ginę. Pytanie, czy on ginie. Nie ginie. Zarąbiasz. On ginie, czy nie ginie? Nie, jeszcze ma jedną kartę. Come on, no 3 HP, czy on jest w stanie mnie tu zabić, czy nie? No uwaga. Co on tam ma? Będzie blefował coś? Sekret, ice block? No to chyba GG. Nawet jak ice blocka ma tam, to mu to nie pomoże. No dobra, GG na szczęście. O Jezus, mogę się wyleczyć? Nie, nie mogę się wyleczyć. Trochę słabo. Dobre zagranie. Raczej. Na razie, meczku. Yeah! No i tak się po prostu rozbraja maga na części pierwsze, który no blisko był, ale niestety zbyt dużo moim zdaniem wywalił w te jednostki tych wszystkich fireballi i tak dalej, i tak dalej. No tak widać, mag jest do zrobienia, chociaż jest naprawdę bardzo ciężkim przeciwnikiem. I win ratio z tym magiem no mam raczej na poziomie 50%. Więc no trudno z nim się gra na pewno tym szamanem. Podobnie jest z wojownikiem na tauntach, czyli z tym quest warriorem. Też win ratio jest jakieś 50%, no i też praktycznie trzeba go przewinąć. Trzeba tak grać, żeby zachować jakieś jednostki, które nas wyleczą i pod koniec się leczyć dość mocno, no i liczyć na to, że się go przewinie. Oczywiście trzeba uważać na to, żeby gościu nie zagrywał tej typiary, która, gdy jakieś jednostki dostają damage, to on zbiera pancerz wtedy, więc to jest bardzo upierdliwa jednostka, no i na pewno nie wolno nawet zagrywać na nią wulkanu. Ja tam parę razy zagrałem ten wulkan, no i zazwyczaj przegrywałem przez tą grę, po prostu on nazbierał tyle pancerza, że miał w sumie około 60 czy tam 50 punktów życia. Więc no, granie wulkanu w momencie, kiedy jest ta ziomalka, która daje pancerz jednostkom, które po prostu wyłapują damage po jego stronie, no to jest kiepska sprawa, ale on jest też do ogrania, szkoda tylko, że tutaj nie było pojedynku z szamanem, z tym wojownikiem właśnie, ale go też można pokonać, bo tak jak mówię, na tą win ratio mam jakieś 50% tym deckiem z nim i po prostu jest, inaczej go się nie zrobi jak przewijając po prostu, jest tylko jedyna opcja, że na pokonanie tego wojownika po prostu trzeba go przewinąć. No i agro decki są też do porobienia, na pewno łatwo jest do pokonania jakiś szaman na murlokach, na pewno łatwo jest do pokonania druid na po prostu tokenach. Pirate Warrior, no różnie z tym bywa, ale też win ratio mam gdzieś około 60%, tak mi się wydaje, 60-65%, także większość pojedynków wygrywam z nim, chociaż no
trzeba mieć szybko na ręce na pewno burzę z piorunami, czyli jakieś AOE i trzeba mieć dużo leczenia szybko na ręce, ewentualnie jeszcze jakiś wulkan. No jeżeli nie mamy żadnego AOE i nie mamy żadnych tauntów, no trzeba mieć tanie taunty, na pewno też pełzającego w smole i na pewno trzeba mieć tego żółwia dającego taunty, gdzie on tutaj jest, ten kurczę obrońca skał. Skałkogórze, więc no, po to są te jednostki właśnie, żeby się szybko bronić przed jakimś naporem agro, po to są burze. Nie gram portalu, może ktoś się zapyta, dlaczego nie chcę grać portalu tutaj, tego za dwa, ale uważam, że on jest taki sobie w tym deku, znaczy w obecnej mecie on jest taki sobie po prostu, tak? No, jest Talnos i z Talnosem można by coś tam zadziałać, oczywiście on jest dobry na agro na pewno, jeżeli gramy przeciwko piratowi i pirat zagra nam szybko dwie słabe jednostki na przykład, które mają 1 HP i dostaniemy ten portal na rękę, no to wtedy to ma value całkiem spoko, ale jeżeli gramy na jakieś takie właśnie kontrolne deki jak ten mag albo na coś wolnego, też taką kontrolę powiedzmy, chociaż ten Taunt Warrior to nie jest kontrola, to jest taki jakiś stal deck tak naprawdę, można powiedzieć, więc ten portal tam się średnio przydaje, dlatego zrezygnowałem, a biorąc pod uwagę, że właśnie spotykam najwięcej magów i tych Taunt Warriorów tak naprawdę w obecnej mecie moim zdaniem jest najwięcej, no dlatego tego portalu nie gram, po prostu dałem sobie na wstrzymanie. Dobra, to tyle, bo się rozgadałem, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie, hej!